Witajcie kochani kanału Gdzie to jest? Jestem z żoną tutaj z tyłu u siebie. Dzisiaj cieplutko, dzisiaj mamy sobotę. Pokażę wam jak dzisiaj moje pszczółki pracują. Dzisiaj mają pszczoły młode oblot. Ja wam już pokazuję. Normalnie zobaczcie jaki tu jest szum. Jeden wielki szum. To są moje trzy rodziny. Wulak warszawskich poszerzanych, już ich podkarmiam, dałem paski o dwa razy, to są paski kwasu szczawiowego. Osób dosyć spory był, waroła, a ogólnie na to każdy mówi warozy. Kochani, jedziemy dalej z tym koksem, moje pszczółki jak widzicie latają, jedziemy. Muszę wam coś jeszcze pokazać. W moim dorobku jest taki królik miniaturka. O, jest na wolności, wypuszczony z klatki. Jak widzicie, sobie biega. Moi tutaj z tyłu jest zielono. Tu w tyle moja żonka. Idziemy do mojego tunelu foliowego, gdzie są pomidory. Jak widzicie, moje pomidory jest dosyć spore. Są to są bawole serca. Moje cztery papryczki, no to jest osiągnięcie. Powiem wam, nie rosły i zaczęły zakwitły. No ja wiem, że jest dzisiaj chyba 29 lipca, ale owoców nadal nie ma, ale może coś będzie. Ale to są z mojej rozsady, czyli wysiane przez moją żonkę. Jak widzicie, ta żonka się kręci. W tyle z tyłu za moim ogrodzeniem, z tyłu za moimi budynkami zaczyna się las, tam jest pole, a tam dalej troszkę, jakieś 200 metrów jest totalny las. Jutro się jest niedziela, wybieram się na grzyby. Tutaj pomidory na zewnątrz. Ogórki, takie zrobiłem, żeby się pijały do góry. Tu pomidory kotajlowe. No i tutaj mi rośnie ten. O. Mała tutaj sobie lata. Niech sobie biega. Niech się wylata. Płynie do klatki. Kochani. Tutaj sobie naprawdę jest fajnie posiedzieć. Jest spokój, cisza u mnie. Takie moje Eldorado. Taką pogodę w sumie całe lato tutaj spędziłem. Taki lekki burdelik mam, ale jak to na wsi. W sumie to jest miasto, ale to jest na obrzeżach miasta. Kto nie ma burdelu u siebie? Jutro idę, jak mówiłem, na grzyby. Może coś znajdziemy. O, moja samiczka dalej biega. Tu kwiaty dla moich pszczółek. Normalnie dzisiaj jest ciepło, tutaj jest teraz słońce o tej godzinie, a godzinę mamy 15. Normalnie jest szum niesamowity. Dzisiaj jest oblot młodej pszczoły. No dzieje się dużo. Fajnie, na drugi rok. Jak już wszystko będzie dobrze, żona, rodzina nie zginie przez zimę, będzie dokarmianie cukrem, tak wszystko, takim syropem. Myślę, że na następnym roku coś będę miał własnego miodu, co się naprawdę nie mogę doczekać. Bo to jak mówiłem już wam wcześniej na filmikach, to są rodziny z tego roku. Jedna z maja, druga też z czerwca i z czerwca. Więc ja jem nie podbierałem miodu, bo po prostu chcę, żeby poszło to wszystko w siłę na zimę, żeby było na wiosnę potężna siła tych moich rodzin, żeby po prostu mieć miód. A ja was kochani już nie zanudzam, jak widzicie taki szybki filmik w sobotę. Ja zapraszam na mój kanał Gdzie to jest, komentujcie, subskrybujcie,
lajkujcie. Do zobaczenia, do następnego razu.